Te wszystkie inwestycje, które po prostu miały zakończyć się w 2019 roku, po prostu żeby zapewnić poziom finansowania, musimy je po prostu przełożyć na 2020 rok. I dlatego ta sesja, popularnie zwana często jako sesja czyszcząca, dzisiaj 30 stycznia 2019 roku ma miejsce i właśnie te uchwały w zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej będziemy dzisiaj procedować. A jakie zadania tam się zmieniły? Znaczy, drodzy Państwo, no między innymi chociażby budżet obywatelski, bo nie wszystkie zadania udało nam się zrealizować z różnych względów, no przede wszystkim brak ofert wykonawczych i w związku z tym na dzisiejszej sesji będziemy to regulować. Właśnie są te tak zwane niewygasy i czasami jest to z przyczyn naturalnych, a czasami właśnie z tych przyczyn, o których mówiłem wcześniej, te wydatki się przesuwają. One mają być dopięte i zrealizowane do końca czerwca przyszłego roku. Jest to może kwota niezbyt oszałamiająca dla budżetu, ale i 8 milionów to też jest poważna kwota w naszym budżecie, a złotówki budżetowe powinniśmy oglądać dwa razy. To był rok trudny, bo pod względem finansowym chociażby, bo w ciągu roku chociażby zostaliśmy zaskoczeni wzrostem płacy minimalnej. To niesie za sobą określone skutki. Państwo pamiętają, że rozmawialiśmy ze związkami na przykład w sferze pomocy społecznej, gdzie żeśmy ustalili określony poziom podwyżek, natomiast w połowie roku zostaliśmy zaskoczeni podniesieniem płacy minimalnej. W związku z tym trzeba było wszystko zweryfikować i pod tym względem ten rok był trudny. Ponadto te informacje o ograniczeniach, o zmianach podatku, o zmianie płacy minimalnej, o zwolnieniach podatkowych, o ograniczeniu subwencji oświatowej, bo to wszystko ma miejsce w samorządach, no to niesie niestety ze sobą określone wyzwania. Jeśli chodzi o samą Radę Miasta, to uważam, że współpraca z tą Radą Miasta jest znakomita. Rozumiem doskonale postawę opozycji, od tego jest opozycja, żeby o pewne rzeczy pytać i kontrolować i ja zawsze jestem, oddaję się do dyspozycji radnym opozycyjnym. No i też myślę, że to bardzo dobrze rokuje na 2020 rok.